Piątek 22 września. Warto sobie zapisać tę datę w kalendarzu, ponieważ tego dnia Przedmieście Oławskie stanie się miejscem niezwykłego wydarzenia. Dni Trójkąta. Organizatorzy zapraszają na 3 dni pełne kultury i rozrywki. W tym roku od 22 do 24 września w ramach Dni Trójkąta odbędzie się szereg różnorodnych imprez, które przygotowuje Koalicja Oławska. Będą to koncerty, spacery z przewodnikiem, różnego rodzaju spotkania z ciekawymi osobami, warsztaty, kino, pikniki, festyny, także wiele imprez dla każdego, w zasadzie coś myślę, że się znajdzie. Kontynuując tradycję obchodów tego święta, od swojego powstania w 2017 roku Dzień Trójkąta zdobył serca mieszkańców Przedmieścia Oławskiego oraz całego Wrocławia. Poprzednie edycje zorganizowane przez Strefę Kultury Wrocław i Wrocławski Instytut Kultury cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Będziemy mieli koncert gitarowy artysty, twórcy piosenek Tomek Żółtko, a następnie będzie film pod tytułem Debiut młodego artysty z Wrocławia Marka Hajduka. Te dwa wydarzenia będą w piątek. Natomiast w sobotę będziemy mieli dzień koncertowy. Będą 3 zespoły, muzyka troszeczkę indie folk albo taka specyficzna, etniczna. Celem Dni Trójkąta jest nie tylko zapewnienie rozrywki i wspaniałej atmosfery, ale również integracja społeczności lokalnej. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do spotkania sąsiadów, nawiązania nowych znajomości. W trakcie drugiego dnia będzie organizowany psi piknik i festyn Rady Osiedla. Będą dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, mnóstwo konkursów i zabaw dla najmłodszych i także dla starszych. Generalnie będzie się dużo działo, a od godziny 16 talent show i występy zespołów, między innymi Szafa, Monotomii Primitivo, nasz klub seniora z osiedla, a także nasza mieszkanka osiedlowa Ewelina Guziołek. Rzadko mamy we Wrocławiu takie imprezy, a już w tej dzielnicy w szczególności, dlatego serdecznie zapraszamy. Przedmieście Oławskie jest pełne historii, kultury i niezwykłych miejsc, które warto poznać. Wstęp na wszystkie wydarzenia Dni Trójkąta jest wolny, co sprawia, że każdy może wziąć udział. Dla Echo 24 Anna Stańczak.